Moim dzisiejszym gościem jest Izabela Rapacz, dyrektor sprzedażowy w firmie Soneta. Cześć Iza. Cześć Marku. Jakbyś mogła kilka słów o sobie powiedzieć? Tak jak wspomniałeś, jestem dyrektorem sprzedaży w firmie Soneta. Nasza firma produkuje oprogramowanie ERP. Jedno nazywa się Nova 365, drugie to Triva. Z firmą jestem związana od 2 lat. Niemniej jednak z działem, ze sprzedażą w dziale IT, jakby w obszarze IT, jestem związany ostatnie 20 lat. Na co dzień wraz z moim zespołem zajmujemy się opieką naszą siecią partnerską, która dostarcza nasze oprogramowanie na terenie Polski. Okej. I dzisiejszym tematem będzie wybór odpowiedniego partnera. Wydaje mi się, że to jest bardzo temat na czasie, ponieważ no co prawda mamy za chwilę gdzieś tam pierwszy kwartał za sobą, ale można zobaczyć taką wzmożoną aktywność firm, właścicieli firm w zasadzie, którzy poszukują systemów i no dlatego warto o tym porozmawiać. Dlatego mam jakby takie pierwsze pytanie dla Ciebie. Dlaczego według Ciebie firmy w dalszym ciągu nie są świadome, jeśli chodzi o wybór systemu, albo dlaczego przyciągają jakby tą decyzję? Trochę zaczęłabym jeszcze koncentrując się na tym, co powiedziałeś, bo rzeczywiście początek roku to jest bardzo wzmożony okres, jeśli chodzi o poszukiwanie systemów w ogóle wszelakich. Firmy, które chcą zdążyć, wdrożyć je od przyszłego roku, wdrożyć je z nowym rokiem i już na nowych systemach pracować, wiedzą, że to jest proces długotrwały. Jeśli nie długotrwały, to też czasochłonny. I już teraz z końcem jakby marca, kwietnia zaczynają kończyć ten proces rozglądania się za nowym systemem do prowadzenia swojej działalności. Jeśli pytasz o tą świadomość, jeśli chodzi o dobór tego systemu, to myślę, że wiele firm mimo tego, co powiedziałeś, jest świadomych. To jest tak, że dzisiaj ta świadomość jest coraz większa. Dużo firm przeszło już transformację, dużo firm polskich jest na rynku więcej niż 20 lat. I ktoś z ich firmy albo oni sami w jakimś zakresie korzystają z jakiejś części ERP lub ktoś, kogo mają na swoim pokładzie już z takiego jakiegoś systemu korzystał. Bardziej bym się tu skupiła na tym, że nieczęsto jest tak, że upatrują w tym systemie sposób na oszczędności czy na usprawnienie procesów. Na pewno szukają systemów, które dostarczą im większą ilość informacji do podejmowania takich strategicznych decyzji. No okej, ale to nie trafiacie na przykład na klientów, którzy bardzo długo decydowali się na jakieś rozwiązanie, no bo ja też bardzo, pamiętam sytuację. Tak, no, tak, to tak. Właśnie, bo powiesz, ja pamiętam sytuację, słowo klucz, to co powiedziałaś, że często to są firmy powiedzmy z 20-letnim doświadczeniem na rynku, czy też po prostu są 20 lat na rynku. Ja miałem sytuację, że do mnie gdzieś tam osobiście zgłaszały się takie firmy, które przez 20 lat pracowały tylko na przykład na Excelu. To często, gęsto spotykamy się z takimi firmami, ale coś, co zawsze podkreślam, bo to ta decyzja o tym systemie ERP często kiełkuje, ale pojawiają się pytania, czy to na pewno teraz, kto to będzie robił. Często jeśli firmy są bardzo złożone, to jest potrzebny ten impuls, który te różne działy poskłada, zrobi z tego jakąś grupę ludzi zaangażowanych, która w danym momencie będzie robić to samo, bo można się pokusić o to, żeby
żeby system ERP wdrażać etapami, ale dobrze też wiedzieć, do czego się zmierza i jakie rejony ten ERP ma docelowo pokryć. Mhm. Czyli tutaj co, moglibyśmy postawić na komunikację, że nie wiem, może jeszcze jest w firmach problem komunikacyjny, bo to też ostatnio chyba nawet zapytałem na LinkedInie. To trochę nawet taka żywa dyskusja tam się wywiązała. Mhm. No komunikacja rzeczywiście to jest słowo klucz, ale też taka niechęć do zmiany. Ludzie pracują latami, narzekając na narzędzia, którymi dysponują, ale odpowiadając właśnie za jakąś część, nie do końca mając wpływ na inne działy. Myślę, że to jest tak, że albo ta inicjatywa jest oddolna, albo odgórna. I rzeczywiście ten ojciec, matka sukcesu tej zmiany, tej transformacji jest bardzo potrzebny, bo wtedy te wszystkie potrzeby, te wszystkie działy zbiera w jedną całość i wtedy rzeczywiście jest prościej. Okej. Okay. A to jakie zagrożenia firma może mieć, jeśli powiedzmy no nie jest w dalszym ciągu świadoma i odwleka tą decyzję o systemie ERP? Może jesteś w stanie bazować na jakichś przykładach? To jest tak, że nie umiem jakby ocenić skali czy utraconych szans, bo to jest tak, że trzeba by było być w każdej tej organizacji i tą organizację widzieć przed i po, albo co się z nią staje, kiedy tych wdrożeń nie ma. Niemniej jednak widzimy, że jakie cele sobie stawiają firmy, które wdrażają ERP-a, to rzeczywiście ten przepływ informacji, skracenie niektórych procesów, dostęp do informacji, oczywiście teraz w przypadku pracy rozproszonej, którą coraz częściej widzimy u siebie i też u innych firm, to jest taki motor, który powoduje, że ta praca bez systemu ERP przestaje być możliwa na większą skalę. I to jest tak, że to zagrożenie, to też jest tak, że my go dzisiaj nie umiemy jeszcze jakby globalnie wycenić, bo musielibyśmy mieć jakąś tam próbę, ale z naszego doświadczenia wiemy, jakie sobie te firmy stawiają cele i po wdrożeniu ERP te cele są osiągane. Jaki według ciebie będzie najlepszy sposób, żeby takiego klienta przekonać do działania, przekonać do systemu ERP? My pokazujemy bardzo często przykłady, co w danych firmach się zmieniło po wdrożeniu systemu ERP. Firma Soneta od samego początku istnienia pracuje i dostarcza systemy przez sieć partnerską i ci partnerzy mają rzeczywiście dziesiątki przykładów takich wdrożeń, takich sytuacji, gdzie mogą te wdrożenia być inspiracją dla niejednej firmy i tą wiedzę staramy się szerzyć, zachęcać innych, pokazywać, chwalić się tymi dobrymi praktykami i chwalić się też efektami, jakie wdrożenie systemu ERP przyniosło w poszczególnych przedsiębiorstwach. A powiedz mi, a macie jakby podzielonych partnerów na specjalizację? Bo wiesz, pytam z tego względu, że ja pamiętam czasy, kiedy czy partner, czy dostawca jakiegoś systemu, no to zawsze się chwalili, że ich system jakby do każdej branży się nadaje i wszędzie będzie ok. No ja wiem, że teraz jest taki trend, że firmy potrafią powiedzieć, no słuchajcie, nasz system nie jest dla was, dlatego to pytam, bo wydaje mi się jakby to takie wartościowe, jeśli chodzi o takie podejście.
No niedawno mieliśmy tą dyskusję wewnątrz firmy i rzeczywiście system ERP, tak jak my go dostarczamy, kiedy on jest zintegrowany i na naszym pokładzie są moduły takie jak kadry płacy, księgowość, ale i CRM czy produkcja, rzeczywiście możemy się pokusić o to, żeby powiedzieć, że każdy z klientów, każdy z jakiejś branży znajdzie w Enova czy 6.5 coś dla siebie. Niemniej jednak partnerzy mają specjalizację i w jakichś rejonach, w jakichś branżach czują się lepsi, ale to wynika z tego, jakie wdrożenia zrobili do tej pory, z jakim klientem przyszło im pracować. I rzeczywiście tutaj to doświadczenie, które zebrali, pomaga skrócić czas wdrożenia i też tak naprawdę dobrać partnera, który ma zrobione pewne kustomizacje, umie rozmawiać z klientem jego własnym językiem. I tutaj rzeczywiście rekomenduję, żeby zobaczyć na dotychczasową historię naszych partnerów, żeby poszukać w ich portfolio wdrożeń w podobnych instytucjach. Okej, okay, a ja bym jeszcze wrócił do tematu jakby oporu w firmie przed nowym systemem, bo sobie coś takiego zapisałem. Może jesteś w stanie nam przytoczyć jakąś historię partnera, który do was się powiedzmy zgłosił i wiecie, że ma taką historię, gdzie już powiedzmy rok, dwa lata szuka systemu. Czujecie ten opór po jego stronie przed nowym, nieznanym, no nie potrafią się komunikować. Finalnie wam udało się go przekonać wartościami, jakie wynikają z waszego systemu i faktycznie zawiązała to się jakaś współpraca taka na lata. Wielokrotnie się tak zdarza, ale przyznaję się szczerze, że nie jestem zwolennikiem wdrożeń wbrew organizacji i takiego namawiania, dlatego że organizacja po to, żeby się wdrożenie udało, musi ten proces jakby przerobić u siebie sama. Niejednokrotnie znowu mieliśmy w drugą stronę doświadczenia, czyli tak naprawdę organizacja, której nie wiem, jedna komórka, jedna osoba mówiła, dobrze, wdrożymy. Myśmy napotykali razem z partnerem taką sytuację, że po drugiej stronie rzeczywiście klient wybrał partnera, był z tego wyboru zadowolony, partner miał doświadczenie i tutaj wydawało się, że właściwie wybór tego partnera i już mamy, i już jako klient mamy sukces. Po stronie klienta potrzebna jest praca. Potrzebna jest chęć zewidencjonowania procesów, potrzebna jest chęć zdefiniowania swoich potrzeb i też jest potrzebny wysiłek, żeby to doprowadzić do końca, potem swoją grupę i swoich pracowników przekonać do tej zmiany. Więc to jest tak, że oczywiście możemy zachęcać, pokazywać, ale jestem gorącym jakby zwolennikiem tego, żeby robić to z klientem, który w danym momencie ma taką potrzebę i też ma zasoby i siłę, żeby to w danym roku zrobić. A macie, albo mieliście sytuację, kiedy faktycznie no macie projekt i no ja akurat z czymś takim właśnie się często spotykałem, że klient powiedzmy w piku sprzedażowym jasno mówił, że dla niego jest ważny biznes i teraz nie mają czasu, żeby zająć się wdrożeniem. I no dla mnie to jest bardzo duże zagrożenie, jeśli chodzi o w ogóle projekt, żeby tak. go zakończyć. I pytanie, czy wy macie takie sytuacje i może jesteście w stanie podpowiedzieć, jak sobie wtedy radzić? Mieliśmy takie sytuacje i często gęsto jest tak, że w tym piku sprzedażowym albo klienci mają tendencję do odkładania, ale bo też jeszcze do tego, maksymalizować swój wysiłek i widzą w tym momencie, jak na dłoni pokazuje im tak naprawdę ten pik, że muszą coś zrobić, muszą zmienić procesy, muszą zmienić system ERP i często gęsto ten właśnie moment, w którym jest to nasilenie pracy po stronie klienta, no
powoduje, że ta decyzja jest szybsza albo bardziej realna. Okej. Izoja, bardzo Ci dziękuję za czas, bo no to trzeba dopowiedzieć, ciężko było nam zgrać kalendarze i trochę trwało, zanim się udało nam umówić na to spotkanie. Także bardzo Ci naprawdę dziękuję za poświęcony czas, za spotkanie. Mam nadzieję, że to będzie początek do jakiejś serii i nagramy kilka kolejnych podcastów. Dziękuję. Dzięki bardzo za zaproszenie. Zawsze miło z Tobą.